No witam wszystkich. Druga, no prawie trzecia. A my szykujemy się na wyjazd na Bednary. Kawałek drogi przed nami, bo 300 km. No i co? Będę się odzywał na trasie. Taki tam mały vlog będzie. Z trasy i z całych Bednar. Lecimy. Przyjechaliśmy na pauzę. Jeszcze jakieś 120 km przed nami. Jest godzina 6. Moment. 6 z hakiem. Pół 8 będziemy. To mawia Agrokojot. Jeszcze trochę i na pewno się uda. Mam nadzieję, że spotkamy Kojota i całą ekipę na Bednarach. Razem z Mieciem. Z Mieciem to by tam co jeszcze opalił może, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Plan jest taki, żeby obejść wszystko. Mamy 700 stoisk do obejścia. Czyli, no myślę, jakieś takie 8 godzinek bite. Jesteśmy, dojechaliśmy do celu. Marcin! Zobaczymy, czy to co warte jest. Czemu to jest kamień? Znaczy się nie, no nie wiem, twarde strasznie. Jak tam? Smakuje? Żyjemy. Słony trochę. Marcinek? Trochę słony. Idziesz prosto przez świat, piękna jak róży kwiat. Śliczne włosy rozwiewa letni wiatr. Dobrze wiem, że to ty spełnisz wszystkie me sny. Będziesz ze mną na zawsze i spojrzę w twoje oczy. Może mnie zaskoczysz swoim pięknym ciałem. Chyba oszalałem, będziesz moją królewną. Wiem to już na pewno, popłyniemy razem dal. Ze mną ty, a z tobą ja. Spojrzę w twoje oczy, może mnie zaskoczysz swoim pięknym ciałem. Chyba oszalałem, będziesz moją królewną. Wiem to już na pewno, popłyniemy razem dal. Ze mną ty, a z... Państwo, witamy! Witamy na Agroshow. Za chwilę rozpoczniemy pokazy. Wykręcimy tylko jeszcze naszą super maszyną. Przy okazji polecamy Państwa uwadze, jak ona się pięknie prezentuje. Wszystko wszystkim, ale John Deere to jest John Deere. Nie no, bo zaraz wywołam falę buntu i hejtu na polskim YouTubie. Co myślisz o John Deere? Czyli jest ok. Jest ok. Idźmy dalej. Jelonek jest ok, nie? Ale zobacz, zobacz. Patrz jak malują. Widziałaś? Zobacz. Wiem, widziałem.
Nie wystrzegł, no ale... Taka ciekawostka. Wały nożowe tnące. Pierwszy sektor talerzy, drugi sektor talerzy. Zagarniacze. I wał. Z podsiewaczem. Do poplonów na przykład. No, no. No to by zrobiło robotę. Pango 12, drodzy Państwo. Rozrzutnik. Wózek do kontenerów. Paszowozy, przyczepy przeładowawcze. No i TS-22. Powiesz o Ewionie? Robi wrażenie, czy nie robi? Robi. Robi, nie? Mamy Arbosa. Arbosa. Co? No. To trójki ma. To automat jest. Gdzie automat? Masz biegi ze wstecznym. Wciśnij sprzęgło. Wciśnij sprzęgło. Ale to jest w ogóle podobne do Solisa. I tak byś musiała dalej ręcznie to robić. Serio, bo to jest do piachu? No, się nie opłaca. Do ziemi. Josken! Mili Państwo. Joskin, nie wiem, Joskin. Jak zwał, tak zwał. Wizyta na Bednarach zakończona. Wracamy. I co? Wracamy. Droga w sumie może być. Bednary. Udane? Udane. Jedziemy. Jednak ja cały czas źle mówiłem, bo jeszcze Bartoszek Kokoszek z nami był. Nie wiem, czy go tam widać. Ale jak oglądasz, to pozdrawiam. Pizza zjedzona, samochody trochę dotankowane, do domu pokazuje nam 340 km. No i co? I wracamy. Ludzi multum, maszyn multum. Bardzo dużo opryskiwaczy zauważyłem w tym roku. Nie wiem, czy po prostu może tak jest co roku, czy akurat w tym roku, ale dało się zauważyć, że dużo było. Ale jak najbardziej na plus. John Deere z Gersnela 60, Trawiego garaż, Wistula, Ursus T45, no naprawdę od starych maszyn po te najnowsze nowinki można było zobaczyć, także warto pojechać. Odpalę się jeszcze potem gdzieś tam na drodze.